Królewna Śnieżka i Moc Niewidzialności. Dawno, dawno temu żyła sobie piękna dziewczyna o imieniu Śnieżka. Królewna Śnieżka uwielbiała spacerować po lesie ze swoim koniem Prego, zbierać kwiaty i śpiewać. A 7 krasnoludków mieszkających z nią w zamku zawsze ją wspierało. Tak naprawdę zrobiliby wszystko, żeby ją rozbawić. Oto jestem, Wesołek! Hops, 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 aha, hops! I druga ręka, hops, 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 teraz jedną ręką, hops, 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 tada! Ojej, oj, oj. Świetnie, Wesołku! Jesteś bardzo zdolny! Bum, 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 bumerang! Mędrek? Myślisz, że to, co widzisz, to chusteczka, moja królewno. Ale tak naprawdę to jest biały gołąb! Tadam! Jesteś wspaniały, mędrku! Gburek, Nieśmiałek, Gabcio i Śpioszek. Uj, uj, uj. O, 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 o. Trzymajcie się. Okej. Okay. Wow! Niewiarygodne! Nie dam rady was unieść. Możemy się przewrócić w każdej chwili. Jesteście za ciężce. Dłużej nie dam rady. Myślę, że zapadam w sen. Brawo! Zawsze potraficie mnie rozśmieszyć, moje 7 krasnoludków. Jesteś naszą ukochaną królewną, Śnieżko. Podczas gdy królewna Śnieżka bawiła się z krasnoludkami, Gabcio dyskretnie się oddalił. Szedł długim korytarzem zamku. Może nie jestem księżniczką, ale naprawdę chcę użyć mocy niewidzialności. Podczas gdy Gabcio szedł powoli do komnaty, w której była królewska korona, Hella, która mieszkała w swojej jaskini głęboko w lesie, podstępnie obserwowała zamkowe życie przez swoją szklaną kulę. Dlaczego oni się tak dobrze bawią? Dunkow! Tak, moja królowo? Zabaw mnie. A, mam dla ciebie wspaniały żart, moja królowo. Tak, było sobie 3 mężczyzn. Chłop, szlachcic i mieszczanin. Jeden z nich miał dużą stopę, jeden średnią, a jeden miał bardzo małą stopę. I poszli do szewca i... Przestań! Grr, nie kazałam ci, żebyś mnie uśpił. Powiedziałam, zabaw mnie. Ale nie słyszałaś końca. To bardzo zabawne, moja królowo. Zejdź mi z oczu, Dunkow. Okej. Hella znów zajrzała w szklaną kulę, a jej oczy zabłyszczały, gdy zobaczyła, że Gabcio wziął królewską koronę. Królewska korona! Co ten krasnolud tam robi? Gabcio potajemnie założył królewską koronę i nagle stał się niewidzialny. Ale sam nie zdawał sobie z tego sprawy. Więc gdzie jest moc niewidzialności? Nic się nie zmieniło, tak jakby. Patrząc na to, co się stało, Hella była tak zaskoczona, że zaczęła mówić do siebie.
Ale pamiętam, że tylko księżniczki mogły korzystać z tej mocy. Ale wygląda na to, że krasnoludki też mogą używać niewidzialności. Po chwili Gabcio pomyślał, że korona jest bezużyteczna i próbował ją zdjąć. Jednak królewska korona utknęła na jego głowie. O nie! I... auć! Nie mogę tego zdjąć! O nie! Kiedy Hella zdała sobie sprawę, że Gabcio stał się niewidzialny, wpadła na pewien pomysł. Jeśli nie mogę uczynić mojego serca wspanialszym od królewny Śnieżki i zniszczyć jej piękna, zamienię się w krasnoludka i wezmę koronę. Będę wtedy niewidzialna. Ty? Moja królowa? Krasnoludkiem? Będziesz? Znów świetny pomysł, prawda, Dunkow? Gabcio poszedł poprosić inne krasnoludki o pomoc w zdjęciu królewskiej korony. Ej, korona utknęła na mojej głowie. Pomocy, nieśmiałku, śpioszku, mędrku, hej. Nie widzieli mnie. Nie. Korona działa. Co ja teraz zrobię? Zostanę niewidzialny na zawsze. Nie widzę Gabcia. Gdzie on mógł się podziać? Przed chwilą tu był, moja królewno. Czy to latający kielich? Czy mam przewidzenia? Ktoś zdjął mi kapelusz. O, mój też ktoś zdjął. Gabcio próbował pokazać swoim przyjaciołom, że jest z nimi w sali zamkowej. Ale krasnoludki i Śnieżka przestraszyli się jeszcze bardziej, ponieważ nie wiedzieli, co się dzieje. Dzieją się tu niebezpieczne rzeczy. Musimy znaleźć Gabcia. Mogło mu się przytrafić coś złego. Krasnoludki i królewna Śnieżka opuścili salę zamkową. A niewidzialny Gabcio podążał za nimi. Zaczekajcie! Nie idźcie! Jestem tutaj! Księżniczka i pozostałe krasnoludki weszli do zamkowego ogrodu i zaczęli szukać Gabcia. Gabcio! Gabcia na pewno nie ma w zamku, królewno. Szukałem go wszędzie. Gabcio podążał za nimi. I też wszedł do zamkowego ogrodu. W tym momencie nieśmiałek zauważył, że kosz jabłek leci wprost na niego. Spójrzcie. O nie! Latający kosz jabłek! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Teraz naprawdę się boję. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale jeśli w pobliżu jest jakieś złe zaklęcie, musimy się go szybko pozbyć, moje krasnoludki. Kiedy Gabcio zobaczył, jak bardzo Śnieżka i krasnoludki były wystraszeni, wpadł na pomysł. Wziął patyk z ziemi. Patyk! Patyk nas atakuje! Uciekajmy! I zaczął opowiadać to, co mu się przydarzyło, rysując po ziemi. Zaczekajcie! Nie odchodźcie! Patyk próbuje nam coś powiedzieć! Rysując po ziemi, Gabcio wyjaśnił, że korona utknęła mu na głowie i nie można jej zdjąć. Podczas gdy pozostałe krasnoludki patrzyły z wielkim zakłopotaniem na linię na ziemi, królewna Śnieżka w końcu zrozumiała, co się wydarzyło. To Gabcio! Królewska korona utknęła na głowie Gabcia, dlatego jest niewidzialny. Nie ruszaj się z miejsca, w którym jesteś. Wiem, że nas słyszysz. Uratujemy cię. Gotowi? Na trzy. Raz, dwa, trzy.
Gabcio z pomocą swoich przyjaciół w końcu zdjął koronę ze swojej głowy i znów można go było zobaczyć. Tak, byłem cały czas koło was, ale nie mogliście mnie zobaczyć ani usłyszeć. Niech pomyślę, to może dlatego, że byłeś niewidzialny. A tak w ogóle, czy moc niewidzialności nie jest tylko dla księżniczek, Śnieżko? Śnieżka dowiedziała się tego dzięki Gabciowi. Krasnoludki, jak i księżniczki mogą korzystać z mocy niewidzialności. Ale nic nie wiedzieli o Heli, która wiedziała o tym dużo wcześniej. Jeśli nie mogę mieć dobrego serca, to zamienię się w krasnoludka i ukradnę koronę. Nikt mnie nie powstrzyma, Dunkow. Jest jeszcze wiele tajemnic w tej krainie. Źli ludzie wykorzystują to, czego się nauczyli w nikczemny sposób. Lecz Śnieżka, jak inni dobrzy ludzie, będą czynić dobro dzięki swojej wiedzy. To, czego się nauczyliśmy, będzie przydatne tylko wtedy, gdy będziemy czynić dobro. Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She's